Dzień dobry. Dzień dobry, tym gościem jest Leszek Miller, były premier, kłaniam się. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie premierze, mamy wojnę dyplomatyczną Zachodu z Rosją? Mamy wzrost napięcia, z czego nie warto się cieszyć, no bo trzeba zadać sobie pytanie, jeżeli nie współpraca, to jaka jest alternatywa? Powrót do zimnej wojny, z której wychodziliśmy prawie 40 lat. Ja bym wolał, żebyśmy szli w kierunku jakiejś nowej wersji detente, a więc odprężenia. No tak, pewnie każdy by wolał, tylko w tym wypadku należy sobie zadać pytanie, czy Europa w związku z tym ma nie reagować na to, co robi Rosja ze swoimi byłymi szpiegami? Oczywiście, że musi reagować i patrząc na doniesienia z Brukseli, ja dostrzegam pewną wartość, którą trzeba podkreślić. To jest solidarność europejska. Czyli dobrze się stało, że Europa zareagowała wspólnie? Dobrze się stało, dlatego że ja pamiętam podobną sytuację sprzed 15 lat, kiedy chodziło o interwencję w Iraku, kiedy Europa popękała. To znaczy, widać było wyraźnie, jak w kontekście tej kwestii ówcześni przywódcy europejscy mieli bardzo różne poglądy i postępowali bardzo różnie. No dobrze, ale pan jednocześnie mówi, że lepsze byłoby odprężenie, a to jest pytanie, jak to osiągnąć tak naprawdę. Czy w ogóle Europa, my Polacy też, jesteśmy w stanie doprowadzić do jakiejkolwiek poprawy relacji z Rosją? No, takiej próby nigdy w ostatnich latach nie podejmowaliśmy. Raczej odwrotnie. Polskie władze, i to niezależnie, czy te zdominowane przez Platformę Obywatelską, czy przez PiS, one raczej eksponowały i podkreślały swoją niechęć, czy wręcz wrogość do Rosji. No nie, po katastrofie smoleńskiej, zresztą za co był krytykowany minister Sikorski, mówił, że to będzie nowe otwarcie w relacjach z Rosją, było poklepywanie po ramieniu. Tu niewątpliwie, ma pan rację, że Smoleńsk jest swego rodzaju cezurą, potem było już tylko gorzej, ale ja też pamiętam okrągłą rocznicę wybuchu II wojny światowej, kiedy na Westerplatte można było zobaczyć siedzących obok siebie prezydenta Rosji, prezydenta Polski, kanclerz Niemiec, i wtedy rzeczywiście Polska była takim miejscem, w którym to odprężenie promieniowało. No właśnie nie jestem pewien, czy to było odprężenie, czy tylko właśnie takie gesty, panie premierze, bo to jest tak, że Rosja od czasu do czasu wykonuje jakiś gest i nic za tym nie idzie. Nie no, wtedy, można powiedzieć, z perspektywy dzisiejszego dnia, to była jakby inna zupełnie epoka. A czy opozycja... Ludzie ze sobą rozmawiali, a dzisiaj, niech pan zwróci uwagę, że nie ma żadnego dialogu między władzami Polski i Rosji. A czy opozycja w tej sprawie mówi jednym głosem, w sprawie relacji z Rosją? Na pierwszy rzut oka tak, natomiast jak to wszystko wygląda w sposób taki rzeczywisty, pewnie jakieś niuanse istnieją. Od lat mamy problem z gazociągiem Nord Stream. Najpierw został wybudowany Nord Stream 1, teraz budowany jest Nord Stream 2, czyli gazociąg z Rosji do Niemiec, omijający Polskę, omijający Ukrainę, czyli element pewnego nacisku na te dwa państwa. Czy w tej sprawie Polska może cokolwiek w ogóle osiągnąć? Nie wiedzę, dlatego że akurat w tej sprawie stanowiska głównych państw Unii Europejskiej są różne. Jeżeli popatrzeć na Berlin, to można odnieść wrażenie, że sprawa jest zdecydowana. To znaczy, że Nord Stream 2 powstanie. I zapewne tak będzie, że zbyt dużo już włożono środków i zbyt duża jest siła polityczna, żeby tą budowę zahamować. Chyba, że będzie najnowszy efekt zamachu na Siergieja Skripala. Na Skripala, tak. I nawiasem mówiąc, myślę, że warto sobie zadać pytanie, czy gdyby Rosja organizowała ten zamach, to by jej się to opłacało w kontekście chociażby Nord Stream 2, bo jeżeli się okaże za jakiś czas, że Nord Stream zostanie zablokowany, no to musi pojawić się pytanie, po co w takim razie ten zamach był Rosji. Ale może tak naprawdę i tak są te gesty za słabe, może Rosja, no może Rosję dotknęłyby tylko sankcje, bo co to znaczy wydalenie dyplomatów? Rosja zaraz zrobi to samo z dyplomatami unijnymi.
No to prawda, to jest uciążliwe głównie dla tych, którzy będą musieli wyjeżdżać. No tak, będą się musieli spakować, zabrać dzieci ze szkół i tak dalej. No to jest, ale to jest taka rytualna czynność, którą w takich przypadkach, kiedy no, trzeba jakoś zareagować, stosuje się na całym świecie. To zostawmy wojny szpiegowskie i wojny dyplomatyczne. Listy SLD powstają w mozole. Nazwisko Jaruzelska w dużej części naszego elektoratu wywołuje szacunek, powiedział pan na wieść o tym, że Monika Jaruzelska chciałaby kandydować do Rady Warszawy. Nie tylko szacunek, ale entuzjazm. Ja mam takie poczucie, że ciągle jesteście tą nową lewicą, już broń Boże nie postkomunistyczną, a jak nie Gierek, to Jaruzelska. No, co w tym złego? Nie, nic, ale zastanawiam się, czy macie jeszcze jakiegoś Gomułkę juniora, Bieruta, Ochaba, a może Albin Siwek dałby się jeszcze namówić? Nie wiem, czy są jacyś młodzi ludzie o tych nazwiskach i jakichś więzach pokrewieństwa, ale akurat uważam, że jeśli pani Jaruzelska zgodzi się kandydować, pani Jaruzelska, to z różnych powodów, mody, z różnych powodów będzie to właściwe. Bo kandydatura pani Jaruzelskiej może być też taką ciekawą propozycją dla ludzi, którzy są zmęczeni z śmiertelnym uściskiem polityków dobrze znanych, którzy na co dzień mówią to, co można przewidzieć, a tutaj pojawia serio? Się osoba ale to jest jakaś alternatywa? Świeża. Ona jest sympatyczna, ale co oprócz tego? A to jest osoba sympatyczna, inteligentna i dojrzała i świetnie nadaje się do działalności publicznej. Ja w każdym razie bym się bardzo cieszył, gdybym się dowiedział, że pani Jaruzelska startuje. Ucieszy się pan na wieści o tym, że nie dostanie pan jedynki w Warszawie do Parlamentu Europejskiego? Liderzy SLD mówią, że to już jest zaklepane, że obiecano to już Włodzimierzowi Cimoszewiczowi. Pan mnie męczy ciągle. Tak, kiedy tu u pana jestem, pan zawsze mi mówi, że mam startować do Parlamentu Europejskiego. Pana trudno z kimkolwiek pomylić. Pan jest... Przyjmę to jako komplement, już niech pan nie kończy. Takim oryginałem, że po prostu żadnej kopii nie ma. Otóż... ja mam brata, dziękuję bardzo serdecznie. Otóż no, jeżeli Włodzimierz Cimoszewicz ma ochotę startować... Proszę bardzo. A pan? Ja już panu mówiłem, że już mam dosyć rozmaitych wyborów. Chciałbym teraz spokojnie Leszek Milek chciałby zająć się czymś innym. Zostać spokojnym dziadkiem. Dziadkiem to ja już jestem od, proszę pana, 22 lat. Ale dotychczas niespokojnym. Teraz mówię spokojnym. No spokój to jest wartość, którą pan kiedyś doceni, bo teraz pan pewnie raczej jest z duchem niespokojnym. A kiedy był pan ostatnio w Brukseli? Ja wiem, jakieś 3 lata temu. No nie chciałoby się tam pojeździć, znowu posmakować muli i szampana raz na o poranku. Raz na 3 lata tak, ale codziennie, ja wiem. Dzisiaj jest międzynarodowy... Ale doceniam, że pan mnie tak bardzo zachęca. Dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Teatru i Międzynarodowy Dzień Whisky. Co zażywa pan częściej? Czego zażywa pan częściej? No muszę panu wyznać z pewną obawą, jak to zostanie przyjęte, ale zdaje się, że jednak whisky. Proszę państwa, to w takim razie o teatrze porozmawiamy na rmf24.pl i na interi.pl o tym, czy Leszek Miller często udaje. Dziękuję bardzo. To ja panu dziękuję, ale jeszcze nie tak, jeszcze niech pan się nie pakuje, jeszcze niech pan zostanie, jeszcze pana nie wydalamy jak Polska rosyjskich dyplomatów. Tak a propos teatru w polityce, ja mam wrażenie, że ciągle polityka jest oskarżana o to, że to teatr, ale w gruncie rzeczy ludzie tego oczekują, prawda, tych wszystkich kolorowych debat, barwnych konfliktów. W dużej części to jest teatr, oczywiście. Natomiast na usprawiedliwienie polityki powiedziałbym, że nie tylko w polityce mamy do czynienia z teatrem. No ale to porozmawiajmy trochę o tym teatrze politycznym, bo ja rozumiem, że pan jest akurat ekspertem od polityki, ale czy często pan musiał, nie wiem, no, grać nie swoją rolę, udawać coś, do czego nie był przekonany? Może niezbyt często, ale zdarzało się. A kiedy? Wtedy, kiedy trzeba było pokazać, że ma się towar lepszy niż w istocie on był. A kiedy mówił pan o przyjaźni z Aleksandrem Kwaśniewskim? To co? To co? To jak szczere to było?
Były okresy... Czego Sabina teraz uśmiechnąłby się i pokazał zębo ducha, ducha. Były okresy, i to bardzo długie, gdzie myśmy się naprawdę przyjaźnili. Nie wierzę. Ale oczywiście. Natomiast polityka to jest marne tworzywo do utrwalania przyjaźni. No, a właśnie, zostały panu jakieś przyjaźnie z polityki? Tak, ale nie z ludźmi, których nazwiska pan zna z pierwszych stron gazet. Naprawdę? A na przykład Aleksandra Jakubowska. Bardzo zawsze pan ciepło o niej się wypowiadał. Oczywiście dalej cenię sobie naszą przyjaźń z panią Jakubowską. Została teraz młodą dziennikarką prawicowej telewizji, więc... No, RMF jej nic nie zaproponował. Więc bo nie jesteśmy robić? Telewizją, no cóż robić? Myślę, że takie młode kadry się marnują. Myślę, że dziennikarka radiowa też w wykonaniu pani Jakubowskiej to byłby udany debiut. Konkurencja nas ubiegła w takim razie. Nie pozostaje nic innego powiedzieć niż życzyć oczywiście powodzenia. Nie bawi to pana, że pan właśnie jest taką Leszek Miller, kuźnia kadr dla prawicy. Aleksandra Jakubowska, Magdalena Ogórek. Niech pan nie łączy tych dwóch pań, dlatego że pani Jakubowska nie jest na pewno żadną kuźnią dla prawicy. A pan jest kuźnią, a ona jest wykutym przez pana towarem. Nie wiem, jak nie, to pani nazwać. Pani Jakubowska na pewno nie ma poglądów prawicowych, zapewniam pana. Pani Jakubowska ma poglądy, które by pana zdziwiły. Wiem, bo przeprowadzałem z nią prasowy wywiad i opowiadała wiele na przykład o swojej relacji do aborcji. W sprawach światopoglądowych jest dość konserwatywna, powiedziałbym, naprawdę. Ale z rozmaitych badań wynika, że taki jest elektorat lewicowy. W każdym razie elektorat SLD. A wy im chcecie zaproponować sojusz z Biedroniem i Nowacką. Wolną aborcję i związki gejowskie. No dobrze pan wie, że ani jednego, ani drugiego w Polsce prędko nie będzie. A zwłaszcza czego nie będzie? Ani wolnej aborcji, ani związków partnerskich. Ci, którzy w Polsce dzisiaj rządzą i myślę, że również, którzy będą rządzić jutro, mają w tej sprawie ugruntowany, konserwatywny pogląd. No, wie pan, jeśli posłuchać się na przykład Platformy, to ona mówi, że nie, teraz to już my na pewno wprowadzimy związki partnerskie. Wie pan, że w ciągu 8 lat można było to zrobić, bo głosy Platformy plus głosy Palikota plus głosy SLD wystarczyłyby, żeby to przeprowadzić. I wielokrotnie o tym mówiliśmy. Ale tylko, wie pan, że nie było woli, Trybunał żeby to zrobić. Konstytucyjny i to ten stary, a nie ten, jak wy chcielibyście go nazywać, pisowski, by to wszystko utrącił. No dobrze, ale nie można też postępować według takiej zasady. Nic nie zrobimy, bo wiemy, że Trybunał Konstytucyjny nam to utrąci. Czyli co? Czyli trzeba było pójść na zwarcie? Mówi to pan jednocześnie? Nie, wie pan, ja pamiętam nasze rozmowy z kierownictwem klubu Platformy Obywatelskiej. Mówiliśmy, mamy wystarczającą większość, żeby wprowadzić liberalizację ustawy antyaborcyjnej, żeby wprowadzić związki partnerskie, żeby rozpocząć poważne przygotowania do wprowadzenia Polski do strefy euro. No dobrze, dobrze, ale zaraz. Jeżeli wasz elektorat tego nie potrzebuje, to po co wy chcecie w ogóle o to zabiegać? Dlatego, że siła przywódcza polega na tym, że często trzeba iść pod prąd poglądów elektoratu, pan, albo równolegle do tych poglądów. Ja coś panu powiem. Gdyby tak wyłączyć mikrofony, to ja akurat znam wielu przynajmniej tych byłych, starych działaczy SLD i znam ich prywatne poglądy. I to naprawdę nie są poglądy bardzo postępowe. No to może pan zna niewłaściwych ludzi. Dzień dobry, panie Leszku. Proszę bardzo. Do widzenia panu. No nie tak zaraz do widzenia i pan nie będzie taki. To w takim razie dobrze, skoro już pan nie chce poważnie porozmawiać, to spytamy, a jak wyglądają święta u państwa Millerów? Rozmawiam poważnie. Święta u państwa Millerów, jak wygląda choinka? Proszę pana, wyglądają tak, jak w wielu polskich domach. No właśnie nie wiem właśnie, jak wyglądają u was. No to dlatego pytam. Choinka, zdaje się, że pan, zdaje się, że pan gdzieś błądzi po manowcach. Dlaczego? Miał pan złą noc, czy co? Ja miałem bardzo dobrą noc, dziękuję, wyspałem się. Oglądałem wcześniej taki szwedzko-duński serial. Tak? O czym? Teoretycznie o zabójstwie, ale tak naprawdę pokazuje... O choinkach, bo pan tak te choinki... Generalnie pokazuje jakiś rozpad jakiejkolwiek rodziny w Szwecji. Nazywa się The Bridge. To wiele tłumaczy. Czy pana nastrój. Więc, ja właśnie nie jestem taki właśnie prorodzinny. Chciałem spytać, jak wyglądają święta u państwa Millerów? Wyglądają tak jak u pana. No nie wiem, na przykład u mnie, my chodzimy do kościoła, pan jakoś, jak rozumiem, że... Ja nie chodzę. A ktoś panu przynosi poświęcony pokarm w korzyczku?
Nie, kiedyś byłem chłopcem, to chodziłem, pamiętam, i wtedy jako chłopiec chodziłem z koszyczkiem do kościoła. A teraz już nie? Teraz już nie, ale jeżeli chodzi o menu, o tradycyjne potrawy... A bijecie się jajkami? Wszystko, bo to jest nasze dobre w części Polski, nie w całej. Dzielimy się jajkiem, tak jak dzielimy się opłatkiem na Boże Narodzenie. Leszek Miller dzielący się opłatkiem. Proszę Państwa, kiedyś do Pana wproszę w takim razie. Bardzo proszę, będzie... Przyjdę, zapukam w porze kolacji. Będzie dodatkowe miejsce czekało na Pana, tylko... Tylko proszę coś z sobą przynieść. Tylko niech pan jakoś wygląda, ubierze się w garnitur. Tak, żeby było uroczyście. Marynarka może być? Może, ale krawat też bardzo proszę. Proszę Państwa, nie wiem w takim razie. A właśnie, może zaprosi pan, bo jest taka akcja, zaproś Gowina na święta. No, wie pan, gdyby pan Gowin chciał wpaść, proszę bardzo, to myślę, że to jest interesujący rozmówca, chociaż jakby z drugiej strony rzeki, ale... No właśnie, nie wiadomo, z często, ale często ludzie, którzy się różnią, tak jak my na przykład, prowadzimy bardzo interesujące rozmowy. A w czym my się różnimy w ogóle? No, w patrzeniu chociażby na rodzinę, na święta, no, pan mi na Wielkanoc próbuje wnieść choinkę, wie pan. Ma pan jakieś dziwne zwyczaje. Tam nie wiem, co u pana w domu. Omówimy to sobie, proszę państwa, później. Bardzo serdecznie państwu już dziękujemy, nie będziemy zanudzać. Kłaniam się nisko, do widzenia. Dziękuję bardzo.